Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z strony Ksencio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście w The Binding of Isaac i zagramy sobie dzisiaj Keeperem, skoro go ostatnio odblokowaliśmy. Moment, gdzie jest Keeper? Jest Keeper, gramy sobie Harda. Mam nadzieję, że odblokujemy cokolwiek na nim, bo nie mamy jeszcze ani nic do odnawiania serduszek tak naprawdę, więc no musimy się raczej postarać to ogarnąć w sposób jak najbezpieczniejszy, czyli raczej bym chciał iść pod Angel Rumenim. Ale zobaczymy jak nam na to gra pozwoli tak naprawdę, bo to też od tego zależy. Gra nam może powiedzieć, że nie da nam żadnych Angel Roomów i będziemy mieli same problemy. Też liczę na jakieś dobre przedmioty tutaj. Dobra. To jest dobre. Bo wszystkie tiersy raz mam w jednym pół. Ej, to jest bardzo dobre w sumie. Patrząc na to, że nam to dużo lepsze obrażenia będzie teraz zadawać, bo będziemy mieli tiersy w jedną stronę, więc jakbyśmy dostali coś jeszcze, co by... Nie po, że mnie podniosłem to. Ale dobra, zaraz mam te kupy porozwalane, więc liczę, że tam wydropię nam jakąś monetkę. Mam przynajmniej taką ukrytą nadzieję. Dobra. Wszystkie kupy przynajmniej naraz schodzą. Tylko tirsa by trzeba było jeszcze trochę poprawić. Dobra, mamy jedną monetkę, więc możemy iść na walkę z bossem tak naprawdę. I myślę, że będzie naprawdę dobrze. No, nie powinniśmy raczej przegrać tych pojedynków tu. Nie. Nie spawnij mi tu nic. Czy one przechodzą? Nie, nie przechodzą. To jest jedyny minus. Dobra, tego się pana pozbędziemy. Nie no, fajnie dostajesz obrażenia, ziomuś. No raczej zaraz spadniesz na dół, więc będziemy mieli cię z głowy. Tylko głupich obrażeń nie dostać. No, na dół cię. Cześć. No, skoro mowa o głupich obrażeniach, to już sobie je załatwiłem. Dobra, jeszcze raz. Tak, dokładnie, jeszcze raz. Podnoszę to, bo to będzie raczej coś tego typu, więc Orbital nam się przyda. Ball of Bandages. Bierzemy te tak zwane nasze serduszko i lecimy na następne piętro, bo nie mamy sensu już tydzień, chyba że chcemy klucz. O, właśnie. Jest szansa, że klucz by nam się przydał, więc no... Zróbmy to. Mamy bomby, więc sobie powysadzamy tutaj. Muszki, okej. Okay. Klucz też nam wydropiło, więc jest spoczko. Czy tu nie było jakiegoś kamienia z X-em? Nie. Dobra, no to idziemy na następne piętro, nie będziemy tutaj przedłużać tak naprawdę. I powinno być w miarę okej. Okay. Ja się jeszcze tylko odrobinkę przysunę. Bo dość niewygodnie mi się w tym momencie siedzi. Mam za daleko klawiaturę od siebie i to jest taki duży problem. No i też nagrywam to już w nowym mieszkaniu, tak, albo raczej w starym mieszkaniu. Więc też ta jakość może być minimalnie inna z tego względu, że nie mam wszystkiego jeszcze tak poustawionego, tak jak tam miałem. Ale myślę, że nie będzie najgorzej. Dobra, ciebie się tobą się zajmiemy i jako, że jest to podejście keeperem, to trzeba by się w miarę streszczać, bo chcielibyśmy mimo wszystko jak najwięcej zdobyć. Auć. I nie umrzeć. Nie umrzeć, powiedziałem. No właśnie. Monetka mi jest potrzebna i to tak... Fest mocno. Czy w ciebie trafię? Nie mam monetki. Teleportuję do the moon. Bierzemy. Moneta? Idealnie. Dobra. Ciebie wysadzę, bo to może być kolejna monetka. Tak, jest kolejna piątka, więc zgin to jeszcze było nad nami, więc jest spoko. Tylko, że pozbawiłem się szans na Devil Deal'a albo na Angel Room. Co jest dość smutne, no przydałoby się nam coś, co by nas tak naprawdę chroniło, jakiś Polaroid albo coś w tym stylu. Kolejna monetka, to ją zostawiamy i... Umrę. Umrzemy od tego. Wyczuwam śmierć. Tak solidnie. Au, nieważne. Dobrałem sobie szansę przez to, że nie chciałem dostać obrażeń. No właśnie. To, że one teraz wybuchają, może być dla nas dość dużą... O, to jest dobre. Serduszko sobie nasze podniesiemy i dobra, lecimy dalej. Mamy tam jeszcze jedną monetkę, więc jesteśmy w miarę ustawieni. Tu pewnie też nam jeszcze jakaś wydropi. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tears upy też by się przydały, ale te wybuchające tearsy, no ja nie wiem, czy to był dobry pomysł branie ich tak naprawdę. Bo to nas może mocno zaboleć tak naprawdę. Dobra, to sobie zrobimy. Tu wysadzam. Klucze? Nie, tam były tylko solar. No nic, no nic nas to nie kosztuje tak naprawdę. Więc lecimy sobie przed siebie. Czy chcemy wejść do sklepu? Public Bundle i karta. O, to jest w sumie dobre. Co tu leży? Ja liczę, że tutaj nam coś wydropi. Dwie monetki, idealnie. Więc ja bym sobie... To wziął. Mimo wszystko. Przyda nam się, jak będziemy zmuszeni przejść przez jakieś... kratki czy coś w tym stylu. Tu sobie zostawimy monetkę, więc lecimy na Dingla i wybuchnij sobie, żebyś do mnie nie doszedł. Ty draniu, ale żeś mnie załatwił tym. Aleś mnie tym załatwił, nie? Nie mogę się raz trafić. Uciekać? No właśnie, dawaj go, dawaj go.
Nie mogę się radzić teraz. Serduszko. Szkoda, dostałem obrażenia, a to też rani, więc trzeba go szybko pozbyć. Leżysz, dobra. Deals up, range up, spoko, to się nam oba przydadzą. Devil Dealu nie dostaliśmy, no nie było na to najmniejszych szans, idziemy po tamtą monetkę. I w sklepie chyba też zbytnio nic nie było do kupienia, więc pozbieramy sobie tylko te monetki, które zostawiliśmy. I będziemy być na następne piętro. No kurde, te tirsy nie są czymś super, ale mamy teraz tirsy na 20, więc to też jest w miarę okej. Patrząc na to, co ty... O, tu jest hajsik. No właśnie, pieniążki, to mam... Kurczak, ja bym tu mógł jeszcze nazbierać trochę pieniążków. Ale chyba nie dam rady, prawda? Nie mam tu nic takiego. Tych by mogło wypaść, ale tam już nic nie ma. No to nie jestem w stanie nawet tego zrobić. Chyba, żebym maszynę wysadził, ale nie mam na to bomby. No chyba nie mam możliwości tego już w żaden sposób tak naprawdę zrobić. Tu by mogły być pieniążki, no ale już nic. Bomba za 5. Weźmiemy kartę. Two of Hearts. Może jakimś cudem zadziała. Przydałoby się. Może działa, może nie. Spróbujemy. Jak zadziała, to będę w niebo wzięty. A jak nie, no to nic się tak naprawdę nie stało. Dobra, mamy piątą minutę. I tu się nie będziemy zbijać. Oj, nie ma szans. Szybko. Wybuchnij. Dobranoc. Papa. Tobie też. Nie potrzebujemy, braliśmy te flaming tears. Te dwie monetki tu zostawiam. Zdecydowanie one mi tam zostają. Dobra, wyleżycie. Baterię mam, tu sobie wejdę. No nie mam tego jak zmienić, więc też zabieram. I lecimy dalej przed siebie. Liczę, że nam się uda to ogarnąć w miarę. O, no właśnie. Tego bym chciał unikać, tych much, które mnie mogą zranić. Dobra, mamy bombę, więc jest dobrze. Ja bym chciał do sklepu się w takim wypadku jeszcze dostać, chociaż mam dosyć mało kluczy, co jest dosyć dużym problemem na ten moment. A dobra, nie. Jednak mamy dość kluczy. I klucz na przecenie. Drop czy coin. Ej, to jest dobre, to jest genialny przedmiot dla nas. Ja go chcę. Szukamy monet. Tam mam dwie monetki, czyli będę miał 11. Tu jak coś gromka wysadzę. Szukamy monet, bez kitu. Potrzebuję piggy banka. Trzy monetki za każdym razem, jak dostanę obrażenia. C. Dobra, mamy 100% szans na razie. Nie dostaliśmy dipsów żadnych, więc jest git. Muszę to inaczej ogarnąć. W ten sposób. I mam zasięg na całość, więc mogę was w miarę dobrze bić. Dobra, tu Soul Harcik wypadł. To mnie tam niezbyt interesowało. Papa. Nie mogę się klinować w takich właśnie tych... Nie mam monetki żadnej, to jest dosyć duży problem. Ale nie aż taki, żeby tego nie ogarnąć zbytnio. I jeszcze dalej żadnych monet nie ma i nie jest dobrze. Potrzebuję monetki przecież. Dobra, chodź ziomuś. Umrzesz? Bateria, no bateria mi się nie przyda. Potrzebuję monet. Chyba was coś, no właśnie. Otwieraj się. Już umrzesz. Ty też. Dziękuję. Monetka? Super, biorę ją. Mamy 10 monet, tam leżą dwie. Najwyżej to w jakiś sposób ogarniemy, ale jeszcze nie wiem jak tak naprawdę chciałbym to zrobić, żeby w miarę dobrze wyszło. Kolejna monetka, dobra. Jeszcze minimalnie monetek potrzebuję. Jak tu wypadł... No nie wypadły. Będziemy próbować. Będziemy tego próbować na wszystkie sposoby. Raila chyba damy radę. Oj, tu umarłeś na raz prawie, że... Dobra, dostałem obrażenia. Działa. Cudownie, że to działa. Czyli mogłem sobie tym odnowić serduszko, więc jest dobrze. Mam 11 monet, potrzebuję jeszcze kilka zdobyć tak naprawdę. Tam leżą dwie, będę miał 13. Jeśli ziomeczka mi nie wypadną dwie monety, to będę miał problem. To jest jedyna szansa tak naprawdę. Albo iść jeszcze na walki tutaj, ale na tych walkach raczej mam duże szanse umrzeć. Teraz zobaczymy, co to jest w ogóle. Dobra, próbuję. Penny Tears. No, to się teraz... Chociaż, może się... Idealnie. Idealnie siadło w tym momencie. Tylko trochę za wysoko mi to podnosi. Bo teraz na przykład mam ten taki problem, że one za wysoko lecą i ja mogę mieć problemy ze sterowaniem nim.
Twoja kolej. Pa. Pa. O, dobra. W miarę to już ogarniamy. Mamy monetki na to, co chcieliśmy. Więc będzie dobrze. Jedną monetkę sobie tutaj zostawię. I lecimy na szybko do sklepu. No, w sklepie Piggy Bank. Przecież to nas będzie ratować. Tu mamy coś pięknego w tym momencie. Za każdym razem dostaniemy obrażenia, dostaniemy 3 monetki. Byle na ziemi. Jak nie będą na ziemi, to będę krzyczał. Dobra, czyli tam mamy ogarnięte, wszystko mamy, idziemy na następne piętro, mamy 9 minutę tak naprawdę, więc dobrze by było to w miarę szybko sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że też w miarę głośno mówię, bo nie chciałbym mieć czegoś w stylu, że ten ciąg gra jest trochę za głośno, a ty jesteś za cicho. No, wolałbym tego uniknąć. Więc też mam nadzieję, że no, że mówię to w miarę, ale w miarę głośno. Dobra, szybko przeskakujemy sobie kascenkę, bo już to tyle razy widzieliśmy, że nie ma sensu kolejny raz. Za monetkę sobie wejdziemy. Było warto. 2 monetki, jestem zadowolony. Nie widzimy poziomu zdrowia, ale wiemy, na czym stoimy tak naprawdę, więc jest ok. Nie. Nie. Kurde, celowanie jest trochę utrudnione przez to, że się boję o wybuch. No i tą trajektorię Tyrysów też. O, hell no, zjeżdżaj. Zjeżdżaj. Nie przegram takiego podejścia. Rozumiesz? Nie umrę na takim podejściu. O nie. Było blisko, żebym naprawdę skończył te podejście w bardzo szybkim stylu. Bierzemy monetkę, mamy znowu serduszka. Idziemy najpierw na lewo. Tak, idziemy najpierw na lewo. Wy sobie poumieracie grzecznie. Nie. Jeszcze raz, dobra. Ten triple shot naprawdę fajnie działa. Taką nam przewagę tutaj daje, że to się... filozofom nie śnił. Dobra, pokaż to. Byle nie helldown. Jak to nie jest helldown, to jest dobre. Spadaj. Spadaj. Odsuń się. Nie zbliżaj się. Blue Spider, ok. Klucz mamy kolejny, więc możemy wejść znowu do sklepu i do treasure roomu tak naprawdę. Nie podchodź. Nie dają mi monetki, a to ci dopiero. Ale my też żadnego damage upa nie dostaliśmy od początku gry. Oj, to niedobrze, to mi się nie podoba w tym momencie. Tam raczej na lewo, no wątpię, żeby coś było. Może secret room jedynie... O, ale beznadziejne ułożenie. Tak łatwo mogłem dostać obrażenia, że to się w głowie nie mieści. No, dobra, ciebie się pozbyliśmy. Czym jesteś? Telepils. Okej, okay, no przynajmniej nie musimy się tam bić, a wiemy, że tam taką prawie nic nie ma. Jest tam tylko piguła infested, więc jeśli byśmy mieli coś w stylu pokoju z dużą ilością kup, to byśmy tam weszli, ale na ten moment mamy 2 serduszka, więc nie widzę takiego powodu. Ale was to trafia wystrzelnie. Wybuchami, idealnie. Dobra, ty już leżysz. Prawda? Umrzesz? Nie umiera jeszcze, oskubany. Patrzcie, jak długo żyje. A dostaje co chwilę chyba wybuchem. Ja chyba nie chcę spacebara itema, chociaż w sumie... Nie, spacebara itema nie chcę. Spacebar itemy to nie jest coś, co ja bym chciał widzieć w tym podejściu, naprawdę. Nie, odsuń się. Jakbyś podniosłem to niepotrzebnie. No dobra, no nie mam co z tym zrobić. Damage jeszcze tam spada. Naprawdę special room on the mirror, no mushroom effect per room. No nie, no to nie jest coś, co by mnie ustawiło tak naprawdę. Więc ja sobie podaruję. Kolejna monetka, mamy dość monetek, żeby już w sklepie sobie coś kupić tak naprawdę. Nope. Nie podchodź. Au, dostałem obrażenia. Trzeba się z tym teraz pilnować. Jeszcze idzie nowy. Utknę tu zaraz. Zaraz tu utkniemy i będzie problem wtedy. Trzeba się wrócić po monetki. Nie. Ja tam nie ryzykuję po to jedno. Tu mi leży piątka, więc ja wolę zdecydowanie tą piątkę podnieść. I tu na dole powinien być zaraz jakiś sklep w sumie. I tak naprawdę... te ogniska mnie nie ranią, prawda? Tak. Dobra, masz. Dostać sobie jeszcze. Jeszcze ci trafię. Skoro tak się troll bomby, no to mnie nie cieszy ani trochę. Ja tu sobie mogę po to wejść normalnie, ale miło.
Zapomniałem o tym, że też mamy tą drabinę teraz. Ty, bliżej cię nie mogło zrespić? Poważnie, bliżej się nie dał? Masz. Dobra, ty już nie żyjesz. Dużo monetek, więc jest spoko, więc będziemy mieli tyle do sklepu, co potrzeba, tak. No i super, Ristok się trafił. No to ciekawe. Ty działasz jak? Blue Spider Flash deal double damage. Ja mam coś, co mi spawnuje muchy? Nie, Ristok też mi się nie przyda. Bomba by mi się przydała, czy klucz? Klucz na następne piętro. Dobra, zrobimy tak. Ciebie, ciebie. I ciebie. The Sun. O, uleczy mnie. No i idealna karta, jaką bym potrzebował. To sobie wysadzę. Kolejne dwie monetki, więc zostawimy. Jakbym nie musiał używać, to wtedy będę wiedział. I oj, ty się trafiłeś. No to nie bardzo mnie to cieszy. No ale dobra, lepsze to niż nic. Damy ci radę bez problemu, chyba że... The Sun! Ulecz mnie. Piggy Bank działa bardzo dobrze, widzę. Dał mi serduszko. Chyba. Chyba dał mi serduszko. Czemu ty obrażeń nie dostajesz? No właśnie. Kolejny Tearsap. To mi się... I to go ogromny Tearsap. No to teraz to ja mogę w nich strzelać, naprawdę. Gdybym wiedział od razu, że takie piękne Tearsapy będę dostawał, to ja bym sobie, no właśnie, wpłacę. Płacimy ile możemy, 606. I tam się nie wracam po tą piątkę, no chyba nie ma sensu. Więc na następne pięterko Treasure Room był. Żadnych damage upów nie dostajemy. To jest beznadziejne w tym momencie, naprawdę. O, Curse of the Labyrinth i piętro XL, poważnie. Chyba gorszego połączenia się nie mogło dostać. Jeszcze tam mi wszystko podropiło, ja tam nie mogę przejść, no nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie podchodzić. Ty draniu, ty się zrespiłeś pode mną. No bez przesady, jak tak można? Jak się można tak respić pod kimś? To jest najgorsze, co mogą zrobić, naprawdę. Dawaj mi monetkę. Monetka. Piggy Bank działa perfekt. Bez hitu. Tak mi dupkę tutaj teraz uratował, że to się w głowie nie mieści. Dobra, wysadzam wszystko, monetki sobie jedną zostawiam. Umrzyjcie, od wybuchów, proszę. Piggy Bank nie zadziałał, to był ten... No bo zadziałał, ten ogień mnie nie rani, prawda? No. Już się bałem, że mój własny ogień by mnie jeszcze zdjął, to by była totalna katastrofa już. Ale dobra, Bomberman, ty... Aha. Jeden wybuch cię zabił. Nie no, spoko, wcale nie będę narzekał na to, no halo. Cyk. Dobra, monetkę mi zdropił, więc jestem zadowolony z tego powodu. Więc mogę iść powoli cały czas przed siebie. Dobra, was szybko wysadzić, prawda? Nie. Dobra, ty leżysz. Tego pana i czy coś mi dropło monetkę. Okej, możemy po tą monetkę wejść, więc jest spoko, nie mamy tylu kluczy. To już nie jest takie miłe. Więc wami się trzeba pierw zająć. No. Szkielecik. No, monetkę mi dajesz, cudownie. Blue Spider in room. Okej, przydasz się. Shielded Tearsy. Chcę Shielded Tearsy. Teraz to już bym wolał tamte, ale no dobra, to też się nadadzą. I teraz tak, nie mamy żadnych dodatkowych obrażeń. Sklepu też na razie nie znaleźliśmy, co jest dosyć dużym problemem. Jest klucz, okej. Monetki podniosłem niepotrzebnie w sumie. I gdzie? Dobra, ja tak daleko nie będę raczej latał po monety. Więc to sobie weźmiemy. Tą też. Tamtą u góry raczej zostawimy. Tą u góry zostawimy i tą... Tak naprawdę po lewej, bo w tamtą stronę musimy iść, więc to nam się raczej bardziej opłaca. A, czyli zostawiamy tylko jedną, okej. To w takim wypadku mój błąd. Dobra, zatruty, wybuchasz. No, wychyl się. Umrzesz. Ty jeszcze nie wiesz, ale ty umrzesz. Dobra, monetki bym w takim wypadku jeszcze poszukał. Dobra, jest monetka.
Będzie druga? Jest druga, super. To jesteśmy w miarę ustawieni. Ja bym tam mógł przejść, gdybym... Chcę tam przejść. Mam dwie bomby. Po to je mam, żeby się dostawać właśnie w takie miejsca. Jedna bomba mi się zwróci i tak. Więc nie ma najgorzej. Dobra. Nie potrzebuję tego. Zdecydowanie tamtego nie potrzebuję. Pająków się chcę pierwszych pozbyć, bo jesteście moją największą zmorą w tym podejściu. Szczególnie, że podchodzicie na blisko, a ja mam niestety wybuchy na tirsach, więc wolałbym to ograniczyć. Poproszę monetkę. Jak ja mogłem tak głupio się zahaczyć? Czekajcie, to było tu, że tak wlazł i zahaczyłem jakoś. No okej, no. Zdarza się. Zdarzać się może każdemu, prawda? Odejdź. Ale to jest piękne, że ja mam na was cały zasięg. Na całą mapę. Piguły. You can move... Aha, paralysis. Explosive diarrhea. Mhm. Dobrze, że w takim pokoju, gdzie to nie mogło tak naprawdę do mnie zalecieć. Dobra, wy sobie tam wybuchajcie. Padł ode mnie. No, 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 no. Spadać. Nie zbliżaj się z tym do mnie. Nie zbliżać. Tu są monetki, które no niestety muszę podnieść. Taki minus. Dobra, ty szybko. Oj. Chowaj monetkę. Dobra, udało się. Jakoś się udało. Monetka na szczęście nam wypadła, to był cud. Ow. Ow. Dobra, piggy bank zadziałał. Jest monetka. Ekronomikom, okej. Troll bomby nie chcę. To by mi się przydało. Nie dostałem monetki, ale mam przemianę w bookworma, więc jest spoko. I tu mam monetkę tak naprawdę, którą bym potrzebował. Dobra, jest przemiana w bookworma, to nie ma źle. Nie ma źle, naprawdę. Jak mamy przemianę w bookworma, to jest nawet naprawdę dobrze. Bym powiedział, nie podnoś monetki. Dobra, tu jest kolejna monetka, jest bomba. Reverse part of the map. Okej. Okay. Held up i dwa soul hearty. No to bezsensowne dla mnie. Naprawdę bezsensowny przedmiot. Chciałbym coś, co by mi przerolowało wszystkie moje przedmioty, ale to by było dobre. Ale bym się z tego cieszył. Tam jest monetka, tak? Tu jest monetka. Dobra, to książka robiła tak fajnie. Troll bomby, Blackheart, Dips. Dziękuję. Idziemy po serduszko. I lecimy dalej. Tak naprawdę mamy 21 minutę, to na boss rusha nie zdążyliśmy, ale że gramy tą postacią pierwszy raz, to mimo wszystko i tak się cieszę. Walka z bossem jest tam, dobra. Sklep by też się przydał, bo mam jeszcze monetki. I drugi treasure. A tu myśmy już mieli dwa treasure roomy? Skitu, myśmy już mieli dwa treasure roomy, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Ziomuś, odejdź. Monetkę tu zostawiam. Umrzyjcie. Szybciej. Nie podchodzić. Dziękuję. Bateria. Dziękuję za nią jeszcze raz. Dobra, dobranoc wam. Szybko się wami zajmiemy. Mam przynajmniej taką ukrytą nadzieję. Jest kolejna monetka. Idziemy sobie tu i myślę... Nie wychodź. Nie podchodź do mnie. Kolejne trzy monetki, dobra. Sklep raczej będzie w tą stronę. Chciałbym jeszcze z niego skorzystać. A użyję tego. Szybciej będzie. Jeszcze dostałem obrażenia, więc no... Pilnuj się, Ksencio. Pilnuj się z tymi dipsami. Turn all picks up into hearts. Czyli coś, co mi się nie przyda. Monetkę wezmę. Monetkę wezmę. I wchodzimy do sklepu. Proszę o coś dobrego tutaj. Chaos. Chcę. Chaosa przygarnę. The Chariot. O, to jest też dobre. Będę miał szansę jakąś. Tam zmiotłeś sobie kolegę, wiesz o tym. Ale nic, no twój wybór, ty drogi. No. Twój wybór to ci to był. Twój wybór. Prawie dostałem.
Dobra. Tu nie widzę nic ciekawego. Tu będzie secret room, o ile się nie mylę. No właśnie. I beggar, którego raczej wysadzę. Za bombę. No to mi się nie zwróciło. Dobra, to jeszcze to wysadzam. Monetka się przyda, jakbym dostał przypadkowo obrażenia w tym tutaj pokoju. Ale na monstro, czy ja dostanę lipsy? Tak, jeśli wysadzę kogoś tu. Dawaj hajs. Potrzebne mi hajsy. I to dużo hajsów. Dobra, dawać pieniążki. Mamy bardzo dużo pieniędzy tutaj na podłodze, więc jest mega dobrze. Tylko on nie może tak skakać bezczelnie. Wychyl się. No właśnie, dobra, sam ich zabiłeś, więc jest dobrze. Nie dostałem obra... Tu jest coś stało mi na drodze? Z kitu, wydawało mi się, że tam nic nie ma. Jednak coś stanęło na... Serduszko, proszę moje. Nie. Nie dam ci się. Przykro mi, ale nie mogę ci się dać zabić. Kolejną monetkę poniosłem niepotrzebnie. Braty, tu lądujesz i nie żyjesz, okej. Okay. Tu niestety nie miałem szansy na żadnym treasure room. Dobra, to sobie wezmę, tu sobie bym cofnął jedno serduszko. Nie mogę. Dobra, mamy The Chariot i mamy mamę, więc pora na troszkę walki z nią. Czerwona mama, czyli tylko kopię. Okej. Okay. Serduszko już zrobiłem. Znaczy serduszko, monetkę. Ale ty monetek mi dropisz, mamuś. Ty draniu, ty. Tak mi... Kurde, wszystkie monetki popodnoszę. Halo, mamo, więcej monet, proszę. Więcej monet. I w ogniska ląduj. To nam się będzie opłacać. No. Dobra, ty leżysz bez devil dealów dalej. Dobra, bierzemy to na pewno, Polaroid. I lecimy dalej, bo tutaj nic już więcej do zrobienia nie mam, nawet się nie możemy cofnąć, więc no... Jak na razie jest, powiem szczerze, no w miarę dobrze. Mamy mapę odkrytą i musimy iść tam. Chcę. Wysadź się. Gramy na tobie. Daj mi coś dobrego, przyjacielu, ty mój drogi. Jakiś damage up. Pierwszy od początku gry. Just do it. Damage up. Damage up. Klucze też są dobre, ale damage up. HP up. Jeszcze tą monetkę podniosłem poważnie. Tak, o dobra, tą piątkę tu zostawiam. I trzeba się... Wami w miarę szybko zająć. Idź sobie, ty też. Dobra, monetki są. Klucze biorę, tutaj jest coś ciekawego? Nie, to na pewno nie idę. Zabiłem się. Och nie, poważnie. Poważnie mi takie coś zrobiliście? Ale miałem użyć tego chariota. Miałem go użyć, kurde. No dobra, no. Dokończymy to podejście już w tej postaci, no. Ale mamy przynajmniej... Nogę mamy pokonaną, ale to nam nic nie odblokowuje, bo musimy serce pokonać, żeby cokolwiek nam wpadło. Czyli nic, no. Wychodzi na to, że te dzisiejsze podejście... Trzeba zaliczyć do nieudanych, niestety. No nie udało nam się z tego zrobić, no ale następne podejście na pewno nam się uda w takim wypadku. A na razie zobaczymy, gdzie dojdziemy Judasem. Jeszcze Bloat, o nie. O nie. Dostałem obrażenia, a tu użyjemy jeszcze tego. Chariotem cię biorę. Z hitu. Jesteś złą postacią. Dobra, biorę sobie bomby i lecę dalej, no. Raczej daleko nigdzie nie zajdziemy, no ale... Może jakimś cudem. Krzysztof da... Na prawo. Obstawiam naprawdę na prawo. Bez hit, no musi być na prawo. Nie może być gdzieś indziej. Puf. Puf. I dobranoc. Dobra, chariota zostałem. No miałem użyć tego chariota, kurde, tak dobrze szło. Bez hitu, tak dobrze szło. I nie żyję. No nic, ale wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No przepraszam, że nigdzie dalej nie doszliśmy naszym keeperem. No
Następny odcinek zagramy jeszcze raz keeperem i mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Będę go próbował do skutku, żeby zrobić udane podejście, więc widzimy się następnym razem jako keeper, więc do zobaczenia wam, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. I pamiętajcie o łapce w górze, jeśli się podobało i subskrypcji. Pa, pa.